Dobry wieczór Państwu. Internet Cafe. Co to jest? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć trzej panowie. Pan Andrzej Jankowski, pomysłodawca, jeden z inspiratorów powstania właśnie takiej internetowej kawiarni w Łowiczu. Pan Krzysztof Pudłowski, administrator sieci komputerowych. Oraz pan Paweł Kolas, wiceburmistrz miasta Łowicza. Przypomnę, jesteśmy w kawiarni Dziupla przy ulicy Pijarskiej i odpowiemy sobie na pytanie, co to jest internet i dlaczego taki internet tutaj właśnie w Łowiczu powstał. Obok mnie tu z prawej strony właśnie pan Andrzej Jankowski, pomysłodawca, jeden z inspiratorów. W środku pan Paweł Kolas, wiceburmistrz oraz pan Krzysztof Pudłowski, administrator sieci komputerowych. Witam panów bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, tak już na początku, jak to się stało, że jakie czynniki spowodowały, że ta kawiarnia powstała tutaj u nas w Łowiczu? Kawiarnia powstała w takim naturalnym ciągu rozumowania, że ja i kilku moich znajomych byliśmy opanowani taką myślą, że doprowadzić do sytuacji, żeby sieć internetowa, węzeł internetu, żeby był w Łowiczu, u nas na miejscu. I początkowo kilka firm deklarowało się na bezpośrednie połączenia do węzła. Kiedy zaczęło się to już konkretyzować, na placu boju pozostała tylko firma Smelcom i poligrafia z pana Kasprzaka z ulicy Zachodniej. A minimalny wymóg ze strony NASK-u to były trzy firmy, które podpisują umowę na połączenie. A NASK, co to jest NASK? Bo ta nazwa NASK się wielokrotnie tu przed spotkaniem pojawiała. NASK to jest naukowa, akademicka sieć komputerowa. Tak jak niektórzy mówią, sieć matka w Polsce, tak? Sieci. To znaczy, oni decydują o tym, że to jakoś, że mamy okazję się właśnie porozumiewać? Znaczy, szukali możliwości po opanowaniu głównych ośrodków akademickich, bo w ogóle od tego się zaczęło, że ośrodki akademickie, uniwersytety były połączone, sukcesywnie zaczęli wypełniać jeszcze siecią i połączeniami mniejsze miejscowości, mniejsze ośrodki. I to wynikło z takich naszych kontaktów już bezpośrednio po rozmowach telefonicznych, po wizycie w centrali tam na Uniwersytecie w Warszawie. Powstał ten pomysł właśnie powołania, bo to się tak organizuje się właściwie, węzeł internetu w danym mieście z szansą dla firm i dla osób prywatnych na korzystanie z internetu w pełniejszej formie niż to deklaruje telekomunikacja. Czy są w Łowiczu, czy znaleźliście o takie osoby w Łowiczu, które potrafiłyby wam pomóc w podłączeniu tego wszystkiego, tego całego systemu? Czy musieliście te osoby gdzieś znajdować, czy musieliście po prostu szukać fachowców do podłączenia? Wiecie, no jest trudno mówić o samej fachowości osób i tak dalej, ponieważ przede wszystkim dla Łódzkiego Ośrodka Kultury Internet Cafe, bo tak oficjalnie to przedsięwzięcie się obecnie nazywa, to jest jakaś taka ogromna szansa i możliwość zwiększenia propozycji tutaj w mieście na sposób jako spędzenia czasu, czy generalnie na jakby wzrost oferty kawiarni Łowickiego Ośrodka Kultury. A co do fachowości, oczywiście w Łowiczu również jest sporo fachowców, tylko że tak naprawdę to chodzi o coś innego, bo ci fachowcy można ich tutaj sprowadzić, natomiast chodziło fizycznie firmę zainteresowaną inwestycją w takim mieście jak nasze. Wiadomo, że Łowicz to jest spore możliwości, to są spore możliwości związane z tym, że miasto jest miastem akademickim, że tutaj jest dużo młodzieży, że to zainteresowanie jest spore, a do tej pory ci najbardziej jacyś tacy radykalni, najszybsi niejako w tych nowinkach technicznych, mieli możliwość kontaktowania się właściwie tylko przez modemy w innych miastach, telefonując do nich, bodaj do Płocka można było dzwonić, do Łodzi, do Skierniewic, tylko że ten modem na przykład w Skierniewicach był prawie cały czas zajęty i to jest wielki kłopot dla kogoś, kto chciałby się niejako w ten internet bawić. Na taką nazwę Internet Cafe. To znaczy Internet Cafe jest taką uniwersalną właściwie nazwą, która funkcjonuje praktycznie w większości ośrodków. To nie jest wasz taki jakiś autorski pomysł? Autorski pomysł, jeśli chodzi o nazwę, wręcz przeciwnie, są różne nazwy spotykane. Kawiarnia internetowa, tak jest. Tak. Wiadomo, o co chodzi. W czasie z racji lokalizacji, w sumie tak jak żeśmy doszli w pewnym momencie do uzgodnień, to ma jeszcze w tej swojej nazwie Dziupla.
właśnie to miejsce, w którym my tutaj jesteśmy. I w ten sposób nas widać nawet w sieci, to znaczy nasz adres zawiera też... W sieci jest adres, tak, nie wiem, Łowicz, Dziupla, jak to jest konkretnie nazwane? To... 3 tygodnie temu zarejestrowaliśmy domenę, domenę regionalną tak zwaną, czyli lowicz.pl. I pod tą domeną możemy jeszcze jakieś subdomeny zawrzeć. W tej chwili są dwie domeny, które funkcjonują. Jest to domena fklowicz.pl pana Jankowskiego. Z mojej firmy po prostu. Adres internetowy. I druga? I druga jest to domena smelkomlowicz.pl. Jest to domena firmy Smelkom, której jestem przyzwyczajony. Jest szansa, że te takie domeny, czyli takie, nie wiem, podgrupy, można w ten sposób nazwać to, one się jakoś rozszerzą jeszcze. Tak. Głównej łowicz.pl czy tam lowicz.pl. Tak, no w sumie byliśmy pierwszymi, którzy zarejestrowali domenę łowicką i chyba drugimi, którzy mają domenę regionalną w województwie. Z tego co pamiętam, domenę regionalną mają jeszcze Skierniewice. Był jakiś serwer internetowy w Skierniewicach w Instytucie Sadownictwa i Jarzewnictwa, ale z tego co wiem, w tej chwili już jest zlikwidowany, ponieważ był na grancie KBN-owskim. Grant się skończył i po prostu sprzęt został zabrany z powrotem do Warszawy. Jest pan administratorem sieci komputerowych, prawda? Proszę powiedzieć takiemu zwykłemu, znaczy laikowi powiedzmy, co to jest w ogóle internet? Internet w tej chwili stał się największym medium informacyjnym. Liczone, że w tej chwili jest połączone około 10 tysięcy komputerów, tak zwanych hostów. Ile przypada komputerów domowych na jednego hosta, to tak naprawdę nikt nie wie, jakie są statystyki. Ja powiem krótko. List wysłany z Łowicza do Japonii poprzez pocztę elektroniczną idzie od 5 do 15 minut. List wysłany pocztą tradycyjną z Łowicza do Japonii idzie około 2 tygodni. Więc to jest pewien duży postęp techniczny, a poza tym jest to o wiele tańsze medium, jeśli chodzi o przekazywanie informacji i jeśli chodzi o dostęp do informacji. Kto będzie korzystał z tych usług? Na kogo liczycie? Że kto, czy tylko młodzież na przykład? Czy myślicie o kimś innym, jakimś szerszym, innym, głębszym zainteresowaniu waszymi usługami? Jeśli chodzi o połączenia, z założenia połączenia bezpośrednie do węzła, to liczyliśmy i było takie założenie, że liczymy na firmy. Na firmy, które mają kontakty z zagranicą, mają potrzebę przekazu i kontaktów, czy wysyłania korespondencji, czy ofert. Natomiast jeśli chodzi o użytkowników prywatnych, no to już jest to średnie pokolenie i z zejściem w dół na młodzież, na licealistów, dla których jest to, zaczyna być już prawie chlebem powszednim, znajomość rzeczy i kontakt z klawiaturą, z komputerem. Za waszym pośrednictwem można tak powiedzieć, że firmy będą na przykład załatwiały swoje interesy? Na pewno tak, chociaż nie z tego, co ze znajomości rzeczy tutaj na naszym terenie, to nie wszyscy chyba jeszcze sobie to uświadamiają, ale fakty są takie, że to jest nieuchronna konieczność, to jest po prostu znak czasu. Tak być musi, tak już jest właściwie i u nas tak być musi. Taka potrzeba na pewno jest, tak? Czy na przykład można było się z tym jeszcze wstrzymać pół roku, rok? Wstrzymywanie się to jest tylko strata. Strata dla nas, dla naszego społeczeństwa, dla firm, dla osób prywatnych. Czy w takim miejscu jak tutaj, jak Dziupla, gdzie naprawdę już jest coraz ciaśniej, już coraz tłoczniej, czy rzeczywiście to miejsce no, nie przeszkodzi w przebywaniu młodym osobom, chcącym się tu tylko na przykład zabawić? No, chodzi właśnie o to, że młodzi ludzie, którzy jakoś szczególnie są wrażliwi na te takie nowości techniczne, mają okazję tutaj zapoznać się, jak to działa. I to jest... W Polsce jest to wszystko rzeczywiście jeszcze naprawdę w powijakach. Ta sieć jest jakoś mało rozwinięta. No to jest było, nie było pierwsze miejsce dostępu publicznego do internetu chyba w województwie. Na pewno w województwie jest tylko kilka miejsc takich, gdzie ten internet jest dostępny właśnie tak w kawiarniach w Warszawie. My zresztą mieliśmy okazję obejrzeć takie kawiarnie internetowe w Warszawie. Zrobiliśmy specjalnie taką prawdziwą wyprawę. Jak to wygląda tam? Podobnie jak tutaj? No to są kawiarnie. My byliśmy... Różnie to bywa. Byliśmy w kawiarni, która znajdowała się na przykład w piwnicy i tam nie było praktycznie nic poza stołami i mnóstwem, dużą ilością klawiatur i młodymi ludźmi, którzy jeden obok drugiego coś tam wpisywali i rozmawiali z jakimiś swoimi przyjaciółmi przez komputer właśnie, ale byliśmy też w kawiarni bardzo pięknie urządzonej, nowoczesnej. To jest w pobliżu uniwersytetu na krakowskim przedmieściu, niedaleko zatem od samego centrum. No i tam była naprawdę piękna kawiarnia urządzona stricte pod internet. To znaczy były stanowiska jak gdyby zawieszone
każdy z gości mógł sobie usiąść, podróżować po tym internetowym świecie. Zresztą to jest tendencja w ogóle europejska. To nie jest tak, że my tutaj zaczynamy nie wiadomo co, od czegoś niezwykłego. W Europie takie kawiarnie istnieją, działają i również przynoszą bardzo konkretne dochody. Powiedział pan, o dochodach zaraz powiemy i spróbujemy zapytać. Powiedział pan kilkanaście stanowisk. My zaczynamy od dwóch stanowisk, Łowicz. Czy jak te klawiatury będą się powiększały, czy wzraz, w związku z czym one się będą powiększały? No zobaczymy, jak to się przyjmie, ponieważ to jest pierwszy, jak jedna jaskółka wiosny nie czyni. I w wypadku musimy zobaczyć, jak młodzi ludzie będą chcieli bawić się w ten internet, bo to w gruncie rzeczy teraz chodzi o to, żeby ludzie zauważyli, że coś takiego istnieje. I myślę, że to jest, bardzo cieszę się z tego, bo to jest kolejne przedsięwzięcie, które wprowadza nową jakość do Łowickiego Ośrodka Kultury. Właśnie dzięki ludziom, którzy mają tego typu wrażliwość, że chcą coś dla tego miasta zrobić. No i to jest brawa dla nich i zobaczymy. Dwa stanowiska najpierw, okaże się, że jest potrzeba więcej, można to rozwijać, ale oczywiście przede wszystkim zasługa jest właśnie firmy pana Jankowskiego, że on wytrwał przy tych różnych pomysłach, bo również ja chodziłem z pomysłem na ten internet od dłuższego czasu, ale jak się okazało, że to nie tylko chodzi o sam pomysł, ale również wykonanie, które w niektórych elementach było bardzo kosztowne, że ta firma przychodząc do Łowicza musiała mieć konkretnych partnerów handlowych, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Rozpoczynaliśmy spotkania prawie od 10 czy więcej osób, a ocalały praktycznie 2-3 instytucje ciągle zainteresowane internetem. I to jest właśnie ten początek, który jest najtrudniejszy. Pan Kolas tak bardzo pana chwali, mówi o dochodach. Czy wobec tego zamierza pan, nie wiem, od tych młodych osób, na przykład, które teraz siedzą, taki młody osobnik przyjdzie tutaj, czy to jest związane z jakąś opłatą, którą on musi tutaj uiścić, musi zapłacić, żeby móc korzystać z internetu? Czy na przykład to jest za godzinę, za pół godziny, za ileś tam połączeń? Na jakiej zasadzie to będzie działało? Czy można już o tym mówić? To znaczy można mówić w oparciu o doświadczenia, o praktykę w tego typu kawiarniach w innych miastach? My na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze dokładnych informacji na temat cen, które będziemy płacili, bo jest koszt działalności związany z dzierżawą łącza i z opłatami u dostawcy usług internetowych. Rzędu uzależnione, to znaczy jak ktoś się częściej łączy, to więcej płaci, czy na jakiej to jest zasadzie? Administrator sieci może odpowiedzieć. Może administrator sieci. Znaczy są tak, my chcieliśmy w ogóle trzy kategorie wprowadzić, jak gdyby opłat. Pierwsza kategoria to będą konta demo dla osób, które kupują w firmie Smercom komputery modemy. Druga kategoria są to konta dla osób prywatnych. I są to konta niekomercyjne, nie służą do zarabiania pieniędzy. I trzecia kategoria jest to kategoria kont dla firm. No, należy zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę internet jest medium marketingowym, nie jedynym, bo jeśli ktoś się ograniczy tylko do internetu, to niestety bardzo źle o nim świadczy. Telefonu nic nie zastąpi czasami i innych form działalności, jak zwykłe listy często. Jest to medium marketingowe i na tym z tego firmy będą korzystać i na tym firmy mogą zarabiać, ponieważ informacje, które się przesyła przez to medium, są o wiele szybsze i o wiele bezpieczniejsze tak naprawdę. Ale czy one są tak w pełni, czy na przykład nie zdarzają się tak, jak w przypadku mówił pan o telefonach, że na przykład jakiś dostęp do jakiejś informacji na przykład nie można uzyskać, ponieważ jest zajęty, jest dużo użytkowników w danym momencie, czy to jest rzeczywiście tak zupełnie bezproblemowe połączenie się drogą internetu? Nie ma systemów technicznie bezproblemowych i technicznie bezpiecznych. Tak naprawdę bezpieczne systemy komputerowe to są systemy komputerowe z wyłączonym komputerem i one są naprawdę bezpieczne, a wszelkie systemy, na których ludzie pracują i które ludzie stworzyli, są niestety niepozbawione i są zawodne i mają mnóstwo albo czasami niewiele błędów. To zależy się od systemu, jakie używamy. Trzy rodzaje opłat, tak? Tu będą wprowadzone. To nie chodzi o kawiarnię. Kawiarnia będzie się bardziej, to jest zupełnie inny rodzaj działalności. My chcemy, ja mówię jako przedstawiciel firmy Smercom, prowadzić pewną działalność komercyjną, pomagać tym firmom łowickim w jakiś sposób się promować poza Łowicz, poza region i gdzieś daleko, ponieważ mówię, internet jest medium globalnym w tej chwili, jedynym globalnym medium i medium multimedialnym, to znaczy w zależności od technicznych możliwości można przekazywać i obraz, i dźwięk, i film, i tekst.
Ale tak już powoli zbliżamy się do końca tutaj rozmowy przy stoliku, ponieważ zaraz zobaczymy właśnie, tam już podglądamy trochę, ale zaraz konkretnie zobaczymy, jak to działa, jak działa internet tutaj w kawiarni Łowieckiego Ośrodka Kultury. Jak została tak uogólniona ta opłata za korzystanie z internetu? Znaczy na wejściu wstępnie my to określamy, że koszt korzystania z godziny dostępu do klawiatury, do komputera na dzień dzisiejszy ustalony zostaje na poziomie 8 zł. Z możliwością ewentualnie jeszcze podziału na połówki, na półgodzinne odcinki w połowie, czyli 4 zł. Wiąże się to z koniecznością wniesienia opłat za dzierżawę łącz, za korzystanie z... No też i sprzętowe, i sprawy bieżącej eksploatacji. Z założenia to... My w naszej społeczności tutaj, przy tej ilości ludzi, wstępnie stawialiśmy dwa komputery, nie licząc na to, że będzie przy nich na początku przynajmniej tłok. I w związku też z tym całe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o finanse, będziemy naprawdę szczęśliwi, jak nie będziemy dokładać do tego. To raczej jest sprawa promocji i to już z mojej strony takie... założenie, że przyłożyłem się do tego, żeby ten węzeł internetu powstał. To znaczy ja byłem jako trzecia firma, która podpisywała umowę z NASK-iem i dzięki temu w ogóle węzeł internetu zaistniał. Ale liczę na to, że albo w nasze ślady pójdą inne firmy. Po prostu niektórzy znajomi, właściciele firm, szefowie twierdzili, że jak to już będzie, to my wtedy się prawdopodobnie będziemy przykładać, ale niech to najpierw będzie. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Rozmawialiśmy z trzema osobami, osoby, które są tutaj inspiratorami powstania Internet Cafe. Był to pan Andrzej Jankowski, pomysłodawca, właśnie jeden z inspiratorów. Pan Krzysztof Pudłowski, administrator sieci komputerowej, a także przedstawiciel firmy Smelcom oraz pan Paweł Kolas, wiceburmistrz miasta Łowicza. A zgodnie z zapowiedzią zaraz zobaczymy, na jakiej zasadzie i jak można się połączyć poprzez internet. No i właśnie pan Krzysztof Pudłowski będzie nam próbował pokazać, jak to już tak namacalnie wygląda. Gdzie my się teraz konkretnie znajdujemy? Oczywiście przy stanowisku, ale co teraz widzimy? Po raz pierwszy Łowicz, jak gdyby wyszedł poza granicę do Łowicza internetem podczas finału 6. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył w ubiegłą niedzielę. No i to, co widać namacalnie, że mamy łącze na głównej stronie, łącze do Łowicza. Informacje z okolic Łowicza, tak? Tak, dokładnie. Teraz klikając myszką na to łącze, za chwilę zobaczymy, co tak naprawdę umieściliśmy na tej stronie. Widać, że Łowicz zebrał około 180 milionów złotych. Kto tworzył taką stronę? No, ona była tworzona na gorąco podczas koncertu elektrycznej gitary w kinie. Czyli tu siedziały młode osoby, tak? Które to wszystko po prostu tutaj... Dokładnie. Tu mamy naszych sponsorów, którzy się przyczynili do tego, że ten koncert mógł się w ogóle odbyć. No i historia samej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Świątecznej Pomocy w Łowiczu, czy... Nie, jest to ogólnopolska historia akurat. Działalność Jurka Owsiaka. A gdybym na przykład chciał sprawdzić, ile w całej Polsce zebrano, w jaki sposób, czy muszę coś... Jest to możliwe. Oczywiście na głównej stronie Wielkiej Orkiestry jest podana kwota. Ona była aktualizowana, z tego co pamiętam, co pół godziny. My mamy podliczone, że jest 6 047 780 polskich złotych z godziny 36 minut po północy, czyli już 5 stycznia, w poniedziałek 5 stycznia, i że serduszko numer 1 zadeklarowali bracia Michał i Andrzej za 300 tysięcy nowych polskich złotych, czyli 3 miliardy. Wspomniał pan także o tym, że za pomocą internetu, za pomocą właśnie tutaj komputerów można tak samo na przykład spróbować kupować różne rzeczy w hurtowniach, w sklepach. Na jakie to działa w zasadzie? Żeby kupować w internecie, trzeba korzystać z jakiejś formy płatności, prawda? Ponieważ nie możemy korzystać z formy najbardziej oczywistej, czyli z gotówki, więc niestety musimy korzystać z czegoś, co jeszcze nie jest w Polsce być może bardzo popularne, czyli z kart płatniczych, na przykład z karty Visa.
Jak łączymy się wtedy... I w tym momencie, jeżeli ja dokonuję jakikolwiek zakupów internetowych, to muszę podać swój identyfikator karty, który jest znany zasadniczo tylko mnie. Później piszemy na przykład adres, tak, danego sklepu, danej hurtowni, łączymy się z... Z tego co pamiętam, w tej chwili w Polsce jest już kilka sklepów internetowych, w których można kupić kompakty. Optimus, czyli ta znana polska firma komputerowa, również coś takiego prowadzi. Na przykład firma Pepsi Cola stosuje jako internet jako medium logistyczne, jeśli chodzi o... Medium logistyczne. Jak chodzi, logistyka to jest ogólnie mówiąc nauka o przemieszczaniu towarów i zaopatrzeniu. Jeżeli duża firma na terenie Polski no, chce w jakiś sposób dostosować swoją produkcję do potrzeb rynku, to musi to w jakiś sposób sformalizować. I no, internet okazał się medium do tego najlepszym. Duże hurtownie zamawiają poprzez internet, ile dokładnie chcą towarów. I ta firma jest w stanie zapanować nad tym. Co w przypadku wysyłania faksów, ja myślę, że to byłoby coś, co wymagałoby mrówczej pracy. Tak naprawdę. Moglibyśmy pokazać stronę Łowickiej Kawiarni? Jest w ogóle taka strona? Jest. Założyliśmy już pierwszą stronę Łowickiej Kawiarni. To, co pan teraz pisze, to jest adres, tak? To jest adres internetowy kawiarni Dziupla. www.fk.lowicz.pl. Jest to pierwsza strona kawiarni Dziupla. Ona będzie oczywiście nadal rozwijana. Jest to pierwsza wersja. Można nam dalej pokazać jeszcze? Założyłem tutaj licznik. Widać, ile osób nas odwiedza z zewnątrz. Osoby, które tutaj korzystają z tych stanowisk i będą korzystały, nie będą jak gdyby zwiększać wartości tego licznika. Ponieważ zasadniczo... To jest z zewnątrz, tylko może tylko po prostu sprowadzana jako gość. Bo chcemy wiedzieć, mieć jakąś statystykę, czy jest ta strona popularna, czy nie. Ponieważ zaczęliśmy kilka dni temu, jest dopiero 30 użytkowników. Nie wiem, z zewnątrz, czy to jest... tak? To są osoby, które po prostu chciały się dowiedzieć, co to jest za strona, prawdopodobnie czy już można, czy na przykład rozmawiał ktoś z wami. Wiem, że istnieje taka możliwość właśnie rozmowy, prawda? Istnieje możliwość rozmowy. Jeszcze nie. Z tego co pamiętam, to jeszcze nie. Przyszedł tylko list, ponieważ wysłaliśmy list do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dostaliśmy list od Jurka Owsiaka, że jest z nami, żebyśmy się trzymali i grali dłużej o jeden dzień niż do końca świata. Próbę pokazania tego, co potrafi internet, próbował nam to pokazywać, komentować to pan Krzysztof Pudłowski, administrator sieci komputerowych. My już dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia w następnym programie o możliwościach internetu.